Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Murawa TV. Ja oczywiście jestem Kinetyk i dzisiaj jak zawsze zapraszam was na stronę superbet.pl, na której to postawimy, jak oczywiście co odcinek, nasz kupon. Dzisiaj trzeci próg progresji, a więc będziemy stawiać sobie stówkę. Natomiast jeżeli chodzi o mecze, to najciekawsza jest oczywiście Liga Hiszpańska oraz Liga Włoska. Na nich dzisiaj się skupimy, ale zanim porozmawiamy bezpośrednio o kuponie, no to najpierw nasz mecz specjalny, którym dzisiaj jest spotkanie między Sevillą i Barceloną i tutaj jak zawsze do wygrania 50 zł od Superbeta. Co wystarczy zrobić? Wystarczy w komentarzach wytypować wynik tego spotkania, napisać minutę strzelenia pierwszej bramki, a także dopisać swój nick na Superbet. No i osoba, która oczywiście poprawnie wytypuje wynik meczu oraz będzie najbliżej minuty strzelenia pierwszego gola, zgarnia na swoje konto doładowanie o wartości 50 zł. Dodatkowo moi drodzy, ważna, ale to ważna sprawa. Dostałem informację, że część z was nie dostała bonusów i do końca nie wiem, z czego to wynika, ponieważ widzę, że jest to tylko część użytkowników, a ja jestem przekonany, że z mojej strony, zresztą co sprawdzałem, przeszły wszystkie niki, także gdzieś po stronie Superbetu albo gdzieś w trakcie przekazywania, bo to się jeszcze dzieje przez pośredników, że tak powiem, no nie wiem, coś po prostu się zepsuło i nie było nas słychać. Także słuchajcie, jeżeli ktokolwiek od was nie dostał bonusu, jeżeli jeszcze czekacie na jakiś bonus, a macie pod filmem odpowiedź na swój komentarz, że no ja wam zawsze odpowiadam, czy ze swojego profilu Kinetyk, czy z profilu Murawa TV, że gratuluję wygranej i że wysyłam nick do Superbetu, no to zawsze ten nick został wysłany. Jeżeli taką odpowiedź pod swoim komentarzem mieliście, a nie otrzymaliście z naszej strony żadnego doładowania, które powinniście dostać, to napiszcie proszę na mój fanpage na Facebooku, link załączę w opisie tego filmu, napiszcie mi po prostu swój nick na Superbecie oraz dajcie link do filmu, pod którym wygraliście. Ja czekam na te zgłoszenia, załóżmy koło 48 godzin. No i jeszcze postaram się w... Dzisiaj, kiedy to publikuję, jest wtorek, także myślę, że tak w czwartek będę wszystko to wysyłał raz jeszcze do Superbetu na sprawdzenie. No i mam nadzieję, że to wszystko zostanie sprawdzone i mam nadzieję, że te bonusy zostaną wam przyznane. Przepraszam za taką sytuację, teraz się troszeczkę nad tym rozwiodłem. Wracamy oczywiście na stronę superbet.pl. Natomiast, no jeżeli jest tak, no to prosiłbym was o to, żebyście po prostu gdzieś to podesłali, żebym mógł raz jeszcze pocisnąć ludzi, żeby wam te bonusy przyznali, no bo oczywiście wam się one należą, także co do tego nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Wątpliwości były, jeżeli chodzi o ten kupon, który dzisiaj dla was przygotowałem, bo bardzo długo myślałem, co ja generalnie dzisiaj chcę postawić. Mamy parę fajnych spotkań. Mamy tą Sevillę z Barceloną, którą jak zobaczycie za chwilę postawię. Mamy Villarreal z Alaves i od razu powiem, że ja tutaj stawiam na żółtą łódź podwodną. U siebie Villarreal naprawdę radzi sobie całkiem nieźle. Co prawda, jakbyśmy zobaczyli na ostatnie mecze, to wcale to nie jest jakieś pasmo zwycięstw. Natomiast no, grali też naprawdę mocnymi drużynami, chociażby z Manchester United. Porażka 0-1, zresztą możemy sobie tutaj oczywiście kliknąć i to sprawdzić. Mecze domowe, no i jak widzicie właśnie, porażka z Manchesterem United, porażka z Barceloną, także no to są dosyć mocne drużyny. Oczywiście Barcelona, można mówić, że w jakimś tam kryzysie tutaj ograła Villarreal, to trzeba sobie szczerze powiedzieć, natomiast dalej uważam, że Villarreal u siebie potrafi z takimi drużynami jak chociażby Deportivo Alaves wygrywać. No i dalej mamy dosyć fajne spotkania Ligi Włoskiej. Myślałem, żeby postawić tutaj po prostu na zwycięstwo meczu Udinese z Salernitaną. Myślałem, żeby postawić na gospodarzy. Jest też oczywiście mecz Genoi z Atalantą, gdzie to Atalanta jest faworytem. No i mamy Juventus z Cagliari, gdzie spokojnie ja, jeżeli miałbym coś stawiać, to BTNTS, czyli to, że obie drużyny nie strzelą bramki. To znaczy, że jedna z drużyn przynajmniej nie strzeli bramki. Także wydaje mi się, że jest to dosyć fajny typ. Natomiast ostatecznie stwierdziłem, że dzisiaj troszeczkę sobie podejdę do tego kuponu inaczej. Nie będę w ogóle stawiał tej Ligi Włoskiej, tylko postawię sobie zwycięstwo Sevilli w meczu z Barceloną. Myślę, że gracze Sevilli będą bardzo zmotywowani do tego, żeby tą Barcelonę w kryzysie przycisnąć, żeby z tą Barceloną w kryzysie wygrać, a dodatkowo sama Sevilla może nie jest w szczytowej formie, ale jest drużyną, która naprawdę posiada dobrych zawodników, którzy potrafią wygrywać i którzy myślę, że z taką Barceloną również w stanie są wygrać. Dzięki temu mamy 3,60, całkiem fajny kursik. Z racji, że jeszcze nie jesteśmy na jakimś wysokim progu progresji, to stwierdziłem, że dzisiaj sobie zaryzykujemy. Czasami fajnie to wychodzi właśnie, kiedy gracie na trochę wyższym
ryzyku, przez to macie wyższe zwroty, ale oczywiście wiadomo, że już później, jeżeli ewentualnie ten kupon by nie wszedł, no to tak na tych 150 zagramy już sobie bardziej pewniaczkowo. Jeżeli tutaj chcecie się bawić w jakieś bardziej pewniakowe rzeczy, no to przed chwilą zacząłem też mówić o tym, jak tutaj wygląda sprawa. Ja myślę, że naprawdę to Matanantę też można sobie postawić. Zawodnicy tej drużyny powinni spokojnie z Genoą sobie poradzić. Tutaj ewentualnie można zawsze postawić jakąś podpóreczkę, na przykład jeden X, bo to też dobrze wygląda, także to są inne ewentualne typy. Ja natomiast stawiam ten kupon w takiej postaci, jaką widzicie w tym momencie na ekranach. On w tym momencie już poszedł i miejmy nadzieję, że się zazieleni. A Wam serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie, żeby zostawiać łapkę w górę, żeby subskrybować ten kanał, aby być na bieżąco z moimi typami. Oraz tak jak mówiłem, jeżeli są jakiekolwiek kwestie związane z bonusami, to piszcie na mojego fanpage'a w ciągu tych 48 godzin. Ja postaram się to wszystko zaraz wyjaśnić i mam nadzieję, że wszystkie bonusy pojawią się na kontach zwycięzców. Za wszelkie opóźnienia serdecznie przepraszam, nie wynika to z mojej strony, ale czuję się w pewien sposób za ten kanał odpowiedzialny, także chciałbym, żeby Wam też na nim było po prostu jak najlepiej. Dzięki serdeczne za oglądanie, trzymajcie się, na razie!